Jego kolega klubowy Dawid Zieliński na torze drugim, na torze trzecim. Powiem już tylko krótko, Paweł Korzeniowski, więcej chyba mówić nie powinienem. Na torze czwartym Paweł Korzeniowski, AZS Zawoje, Warszawa. Zatem gramy dla drugu. Na torze czwartym Jan Świtkowski z Karpalubi. To piąty Michał Poprawa, AZS Zawoje Katowice. A więc ten zawodnik, który kilkadziesiąt czy kilkanaście minut temu ścigał się z Pawłem Korzeniowskim z powodzeniem, zresztą na 200 metrów stylem motylkowym. No i żeby dodać tutaj smaczku, to odpowiem jeszcze, że na torze szóstym Radosław Kawęski z kornera Zielona Góra i to nam już mówi, jak wielkie emocje czekają nas w tym wyścigu. Kandydatów do zwycięstwa jest na pewno kilku. Poprawa, może Kawęski, jak się mocno sprężę. Korzeniowski, Świtkowski doskonale również sobie radzący w tej konkurencji. Zobaczmy, będzie bardzo ciekawie, najszybciej pierwsze 50 metrów na pierwszym torze rozpoczął Filip Zadorowski ze Szczecina. Bardzo dobre miejsce, żeby zaatakować, trochę z boku, koledzy go nie widzą. Teraz chyba Korzeniowski się zorientował, że Zaworowski wysunął się troszkę do przodu. Przyspieszył, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaworowski jednak 54,3 cały czas na prowadzeniu. Później Korzeniowski i Kunowski na torze piątym Michał Poprawa, więc ten zawodnik, który pokonał Korzenia na 200 metrów. 150 metrów już teraz widzimy, że Paweł zdecydowanie wysunął się do przodu. Zobaczymy, czy pokaże nam to jego najmocniejszą stronę, więc wspaniałą pracę na ostatnich 50 metrach. To jest ten element, który fantastycznie potrafi wykorzystać w końcowych punktach rywalizacji. Bardzo wygodna stawka, Poprawa chyba w tej chwili. Michał Poprawa najszybszy na ścianie i zanosi się na to, że po raz drugi w dniu dzisiejszym to właśnie Michał Poprawa, że te zawoje w Katowice tłucze SMS-u w Oświęcimiu. Tak, właśnie Poprawa, 48,9 i 3 setne, i 30 setnych za nim Jan Świtkowski, a więc Michał Poprawa.